to strona internetowa poświęcona Tomaszowi Kacprzakowi, który kandyduje do Sejmu z list PO. Prócz tradycyjnego przekazu tekstowego, kandydat umieścił filmy z tłumaczeniami na język migowy. Jednym z sześciu priorytetów Tomasza Kacprzaka jest państwo przyjazne seniorom i niepełnosprawnym. Ideą, która nam przyświeca i którą chcielibyśmy wprowadzić, to ta idea, która jest realizowana już od lat w krajach starej Unii Europejskiej, czyli żeby osoby niepełnosprawne mogły po prostu uczyć się w szkole, w każdej szkole, żeby nie musiały chodzić do szkoły integracyjnej, tylko żeby to szkoła przygotowywała się i przystosowywała do osób niepełnosprawnych. Kandydat przypomniał także o możliwościach głosowania w najbliższych wyborach. Do 19 września do Urzędu Miasta muszą się zgłosić osoby chcące głosować korespondencyjnie. Do 23 września niewidomi, którzy potrzebują na kartach nakładek brajlowskich. Do 29 września głosujący przez pełnomocnika, czyli niepełnosprawni i osoby powyżej 75 roku życia.